Drogi ojcze Danielu, w imieniu wszystkich uczestników rekolekcji pragniemy z głębi serca podziękować tak pięknie przybliżone nam Słowo Boże za uwielbienie pieśniami naszej miłości do Pana Jezusa. Dziękujemy za miłość do każdego z nas, za czas poświęcony na rozmowę. Ty, Ojcze, jesteś żywą Ewangelią świętego Pawła, który tak bardzo kochał apostołów. Niech Maryja opiekuje się Tobą. Duch Święty niech Cię stale napełnia, a Pan niech tuli Cię jak świętego Jana do swojego serca. Msze święto będą odprawione w intencji obu ojców. Napełnia serca wasze, zawsze z wami jest. I z nami tu obecnymi. A niech nas Pan błogosławi i strzeże wszystkich. Niechaj Pan daje pokój nam wszystkim przez Maryję. Miłością napełnia serca wasze. Zawsze z wami jest i zawsze z wami będzie. Niech was Pan błogosławi i strzeże. Niechaj Pan daje pokój wam. On miłością napełnia serca wasze. Zawsze z wami jest. Zawsze z wami. Tak, dziękuję tutaj siostrze naszej Jadwidze, jej mężowi za te życzenia, to podziękowanie, bo też byli tutaj z nami od początku, też dziękując za ich modlitwę, za ich obecność i też modląc się za nich, za ich rodzinę, tutaj też za Jolę, za Patryka, Grzegorza, za zięcia też, niech Pan Bóg błogosławi. No i teraz przyjmijmy błogosławieństwo. Także bo to dziękczynienie Panu Bogu jest najważniejsze. My nie skupiajmy się na grzesznikach tutaj, którzy przy ołtarzu stoją, dwóch takich jest. To uważam, że Nie, to... Dobrze, już. Dobrze. Drogi ojcze Danielu, drogi ojcze Grzegorzu, w imieniu diakonii dziecięcej pragniemy podziękować bardzo za przepiękne rekolekcje, za każdy czas spędzony z dziećmi na grach, na zabawach. Dziękujemy bardzo. Niech wam Pan błogosławi, Duch Święty obdarza wszelkimi darami. Maryja okrywa płaszczem. Niech was Maryja umacnia i chroni przed wszelkim złem. I w podziękowaniu dzieci zrobiły przepiękne różańce. Dziękujemy tutaj naszej Gosi, naszym dzieciom, naszym też dziewczynkom tutaj, Lence, Gabrysi. Także z całego serca, w imieniu też ojca Grzegorza, swoim bardzo dziękujemy za te życzenia, pozdrowienia, za podziękowanie, ale naprawdę też, jak to powiedziałem przed chwilą, żeby nie skupiać się na nas, bo wspólnie razem przeżyliśmy te rekolekcje, to tak naprawdę sam Pan prowadził te rekolekcje dla nas, więc Jemu należy się chwała, dziękczynienie, a teraz właśnie przyjmijmy jeszcze błogosławieństwo, abyśmy wszyscy tym mocniej tym błogosławieństwem właśnie przez ten cały tydzień i nie tylko, ale szczególnie ten tydzień, który rozpoczynamy przez tą Niedzielę Pańską, przez
ten sakrament miłości, cud miłości, czyli przez Mszę Świętą, chcemy ten cały tydzień dla Niego przeżyć. Pan z wami i z duchem twoim. Pochylmy głowy na błogosławieństwo. Niech Bóg Wszechmogący i Miłosierny was błogosławi i da wam prawdziwą mądrość Bożą, która prowadzi do zbawienia. Niech was poucza słowami Pisma Świętego, a szczególnie listów świętego Pawła i pomaga wytrwać w pełnieniu dobrych uczynków. Amen. Niech wam ukaże drogę pokoju i miłości i kieruje wasze kroki i serca ku radościom niebieskim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Amen.